Można było się spodziewać, że ten mecz będzie meczem walki. Tak, rzeczywiście spotkały się dwa równe zespoły, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, o innych sprawach nie mówię, bo to już tak równo nie było. Tak jak powiedziałem, przed meczem dyspozycja w danym dniu, bo zaskoczyć się zbytnio nie zaskoczyliśmy, bo te zespoły się znają, z tym, że jedyne zaskoczenie to dobra gra jednej czy drugiej drużyny. No, strzeliliśmy dwie bramki, przeciwnik nasz jedną, no i tak jak w piłce bywa, przy nas zostały trzy punkty, co cieszy. Takim, można powiedzieć, podtekstem tego spotkania było również to, że w ubiegłych latach pracował Pan z zespołem Limanowi. Miałem przyjemność z tym zespołem pracować, to był inny zespół, bo z mojego zespołu został tylko jeden zawodnik, Radek Kulewicz, to jest jedyny miejscowy, pozostali to są nowi. Natomiast akurat się cieszę, bo tutaj byli moi zawodnicy Limanowi, stoją na trybunach i czekają z gratulacjami, co jest dość ciekawe. No ale tak jak mówię, ja nie traktowałem tego meczu, żeby pokazać ambicjonalnie. Po prostu kolejny mecz z czołową drużyną o punkty. De facto no, już zakończyła się runda jesienna, za tydzień jeszcze spotkania pierwszej kolejki rundy wiosennej. Jak Pan podsumuje postawy swoich zawodników w tej rundzie? No ja nie mogę być jakiś niezadowolony, a wprost przeciwnie. Zresztą wychodziliśmy na każdy mecz z postanowieniem walki o trzy punkty, a jeżeli nawet je nie zdobędziemy, to gramy na maksa, żeby nie mieć do siebie pretensji. No tych punkcików nazbieraliśmy troszeczkę, jest to dobra sytuacja wyjściowa przed drugą rundą. Tym bardziej, że no nie powiem nic odkrywczego, że sukces to jest od razu i atmosfera w szatni, i w klubie jakoś się, tak mówiąc po piłkarsku, lżej oddycha. Co nie znaczy, że jest presja jakaś w wyniku, no ale tak jak mówię, no z wygranych nie można się smucić, wprost przeciwnie. Te punkty cieszą, bo jest ich dużo. Czy po zakończeniu tej rundy będą czynione jakieś analizy pod kątem ewentualnych wzmocnień przed rundą wiosenną? Znaczy ja uważam, że no byłoby troszeczkę nierozsądnie burzyć to, co jest dobre, jeżeli zespół się sprawdził, jeżeli nagonił tyle punktów, no to no troszeczkę trzeba było mieć nie w porządku, to mówię o sobie w głowie, żeby to rozwalić, no raczej uzupełnić tam, gdzie są dziury, gdzie są braki. Ale to mówię na miarę możliwości klubu, no nie jest to potentat, kibiców niestety też za dużo nie ma, no ale gramy dla garstki, gramy dla siebie. Raczej jeżeli chodzi o te wzmocnienia, to jeżeli one będą, to z najbliższej okolicy, jacyś młodzi ludzie, bo przed rozgrywkami przyszedł Chamberlain, który bardzo ładnie nam się tutaj sprawuje, młody człowiek, przyszedł Podgórniak z okolicznych, tak jak ja to mówię, do nas mogą rowerami dojechać na trening czy na mecz. I jeżeli się jakaś taka perełka piłkarska znajdzie, to z przyjemnością. Z mojej strony dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Dziękujemy.